Zdanie zmieniało się tak często, że właściwie już nie wiadomo, co było dobre, a co nie. Natomiast Kraków nigdy nie miał być współorganizatorem, a nie organizatorem tego meczu i nigdy nie miał promować tego meczu. Wbrew temu, co pojawia się, pojawiało się w niektórych mediach, Kraków był tylko i wyłącznie zainteresowany promocją miasta przy okazji imprezy w, w ramach Bundesliga World Tour. A to oznaczało, że Niemcy dawali nam produkt, który pozwalał relacjonować to spotkanie do 150, a tak naprawdę. naprawdę w ostatnim momencie e, rozmów pojawiła się nawet bodajże e, propozycja do 187 krajów e, na całym świecie. E, cała Europa, e, a ten ciągle powtarzany Afganistan tak, też jest na liście, tylko jak się czyta dokładniej, to tam są kraje typowo piłkarskie rozsiane po całym świecie, e, w których promować się warto pod każdym względem, o ile oczywiście ma się dobry produkt. E, ja będę bronił jednego, że produkt był dobry, natomiast tutaj e, w tej w tym całym zamieszaniu, pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji, również dotyczących tego, przez co warto się promować. Jeżeli futbol uznany jest za taką dyscyplinę, która no, nie daje odpowiedniej promocji, to znaczy, że wszystkie badania, jakie są w świecie prowadzone, najprawdopodobniej musiałyby być zafałszowane. Wiem, że tak nie jest. Wiem, że na pewno docieramy do większej ilości ludzi, jeżeli jest transmisja w takich... Takich stacjach jak Eurosport. Eurosport akurat dzień przed decyzją wygrał e, przetarg na relacje z Igrzysk Olimpijskich, więc co do e, siły tej stacji chyba wątpliwości być nie powinno. Poza tym miała być również bezpośrednia relacja e, w telewizji regionalnej, z tym że w formule TVP3, czyli na cały kraj. Myślę, jestem przekonany, że wielość propozycji na trzech stronach, a nie w trzech zdaniach, jakie dostaliśmy odnośnie promocji, przemawia do mojej wyobraźni bardziej niż na przykład promowanie się przy imprezach, które są relacjonowane tylko i wyłącznie w systemie pay-per-view. A to oznacza, że docierają do naprawdę bardzo wąskiej grupy ludzi. Przy czym nie oceniam dyscyplin. Każda dyscyplina, z racji tego, że odpowiadam za sport, dla mnie jest ważna. Natomiast, jak mówimy o promocji, to wybieramy takie y, propozycje, y, które rzeczywiście dają Krakowowi szansę na to, by pokazać się nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale może i w świecie, bo świat dzisiaj jest mały ludzie latają po tym świecie y, no, na wiele sposobów. Tak jak przy każdych innych meczach, czyli filmiki przed rozpoczęciem spotkania, w przerwie i po meczu, byłyby to ewentualnie spoty takie filmowe, które pokazywałyby bądź obiekty Krakowa sportowe, bądź też historyczną wartość tego miasta, z myślą oczywiście o turystach. W kontekście tego, że jesteśmy blisko finalizacji rozmów odnośnie rozgrywania w Krakowie Młodzieżowych Mistrzostw Europy, promocja stadionu Krakowi, a właściwie stadionu miejskiego, na którym gra Krakowia, e, też ma jakąś swoją wartość, chociażbym za bardzo jej nie przeceniał. Natomiast na liście tych promocyjnych atutów e, było chociażby to, że e, w trakcie meczu na bandach reklamowych 30% miejsca było dla e, Krakowa. E, w internecie bardzo dużo reklamy. Dzisiaj wiemy, że do młodych ludzi właśnie taka reklama przemawia. E, jestem spokojny o to, że wartość promocyjna e, była wystarczająca, a nawet może wyższa niż z góry organizator jakby nam przekazał taką wiedzę. No ale skoro ktoś ocenił, że wartość promocyjna jest niewielka, to ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedno, że tak naprawdę to... Jest rywalizacja nie o to, czy damy pieniądze na obiekty, czy damy pieniądze na sport, tylko w jaki sposób Kraków będzie się promował. Bo pieniądze, które mają być przeznaczone na promocję, one zostaną wydane. Jeżeli nie w sporcie, to w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia. Każda jest ważna, więc festiwale, eventy różnego rodzaju dla mnie również są bardzo ważne. Natomiast absolutnie nie uważam, że sport tutaj stoi na straconej pozycji, że przez sport nie warto się reklamować, bo to po prostu jest nieprawda. I to wynika z prostych obliczeń, które pojawiają się dość regularnie co do oglądalności nawet słabej polskiej ligi, a co dopiero w przypadku, kiedy miał tutaj przyjechać Wolfsburg, wicemistrz Niemiec, zdobywca Pucharu Niemiec, drużyna, która w składzie ma mistrza świata, szurle, jeden z największych talentów, De Bruyne, czy też gwiazdę, o której... Średnio zainteresowany kibic piłkarski na pewno słyszał byłego piłkarza Bayernu Monachium Gustavo. Natomiast na koniec jedno istotne podsumowanie. Mówimy, nagle pojawiła się też taka informacja, że podobno zabrakło czasu, żeby zrealizować pewne rzeczy. Ten mecz z udziałem Freiburga odbędzie się w Polsce, tylko nie w Krakowie, nie z udziałem krakowskiej drużyny, a w Gdańsku i całą sprawę załatwiono w 24 godziny. To jest podsumowanie jakby całości tej histerii, którą. Wywołali ludzie, którzy przez cały czas, przynajmniej w dwóch gazetach, pisali nieprawdę, wmawiając mi, że chciałem wydawać pieniądze publiczne na organizację, współorganizację meczu albo promowanie sparingu. Żadna z tych wersji nie wchodziła w rachubę. Wielokrotnie do tym osobom powtarzałem, no ale jeżeli dziennikarz przychodzi do mnie i przy świadkach, przy dyrektorze Wydziału Informacji mówi, że właściwie to on w tym swoim tekście widzi, że wiele mu ktoś zmienił, ale on nie bardzo wie kto, no to jest to żenujące i w ogóle lepiej się takimi sprawami nie zajmować. Ale uwierzyła na słowo nie dlatego, że na przykład ja im powiedziałem, panowie, jak ja mówię, to tak będzie, tylko było, odbyło się spotkanie z udziałem dyrektorów trzech wydziałów i tam konkretne deklaracje padły. A dlaczego na billboardach pojawiło się logo Krakowa? No dlatego, że w mailach prowadzona była korespondencja. Bez mojego udziału te maile dostałem później, gdzie wskazujemy jakie logo chcemy na tym billboardzie, a jakiego nie chcemy. Jest to podstawa do tego, żeby druga strona uznała, że prowadzimy poważne rozmowy. O jakich wydziałach pan mówi na temat tego spotkania? Zarząd Infrastruktury Sportowej, Wydział Sportu, który złożył, akurat miał tutaj tylko i wyłącznie złożyć deklarację, znaczy miał złożyć, złożył deklarację finansową i Wydział Promocji, który mógł tutaj pomóc nam właśnie w sprawach promocyjnych, bo przecież o promocję chodziło.